mroźnych uścisku. Z tej strony Vrnator i powiem wam szybki bildzik na Xenomorfa. Atakujemy addon z zwiększeniem zasięgiem na widzenie kroków i po wyjściu z tunelu zyskujesz efekt pośpiechu zwiększający na 3 sekundy bazową prędkość ruchu o 5%. Będziemy to potrzebować na 2 addony, aby szukać i znaleźć cele, które są ranne, bądź żeby po prostu obić. Do tego mamy właśnie totemy, żeby zwiększyć szanse na znalezienie rannych surwów, jakim jest klątwa staw czuła ciemności. I żeby się wolniej leczyli i żeby tracili czas, klątwa Pentimento i Igraszka. Nie będą mieli czasu na leczenie przez to, że będą musieli zniszczyć te 3 totemy. No i niekoniecznie leśnik, żeby zwiększyć efekt bycia rannym. Bez zbędnego gadania pokażę wam build w praktyce. Podobnie na RPD. Wolałbym szczerze na innej mapie zagrać sobie, żeby po prostu pograć, ćwiczyć, ale no dobra. Gramy sobie na RPD. Tak. Idź tutaj. O kurde. Dobra. Dobra, wejdźmy tędy. Dobra, pierwszy hitek. Drugi hitek i to jeszcze krwawionko. Gdzie ty poszłaś, koleżanko? Robićmy tędy. Dobra, no niestety straciliśmy stan, pomimo że... Ora, walić ją. To jest portal. Gdzie te powiadomienie dostałem? Gdzieś tam. Dobra, tutaj gdzieś krzyczą. Dzień dobry. To fajne w sumie ten build jest właśnie, bo bardzo daleko widzimy ich. A nie. Bardzo daleko widzimy zasięg tych mordeczek. To prawda, nie ma jakiegoś. O, tutaj geny robią. Antares sobie rozwalimy. Dobra, wchodzimy sobie. Co? Tędy wyjdziemy. Gdzieś chodzą tutaj obok. Nie widzą nas. I tam. Nie wiem, co to szczerze było ten pierwszy atak, no ale... Był dość śmieszny. Czy my ją będziemy gonić? Dobra. Przed hitek. A ja z chęcią tutaj jakieś hitki darmowe mogę pobić. Tam. Więcej krzyków dla mnie. Niszczę ten tareci. Mogę sobie powiesić panią. Dziękuję. Tego to temu nie zostawię, bo to zostanie zniszczony. Bo tutaj ktoś się coś robi. Dobra. Zadokowany. Nożyk. Fajny ten addonnik właśnie, że widzimy kroki, bo on powoduje coś takiego, że możemy po prostu chodzić właśnie i skanować. Patrzył już, więc możemy sobie te Pentimento użyć. Kto tu jest? O kurde, trochę za wcześnie. Dobra, wiecie co? Przekombinowałem. To dość mocno. Weźmy, wyjdźmy tędy.
Boże, po chuj ja używam tego ogona, jak mam darmowe hity. Dobra, wstawiamy. Dobra, możemy wyjść znowu. Hejtowana. A to niestety takiego zasięgu nie ma. Dobra, powalona. Niestety zniszczyli mi jedno pierwsze pentimento, no ale tracą bardzo dużo czasu na... sobie postawię drugie. Dobra, zniszczmy to, już nie musimy. Sprawdźmy ludzi po portalach. Chodzi tam. Ja muszę się muszę się nauczyć, żeby po prostu sama bazówkę dawać i dawać wyżej te ataki. Dobra, tam. Witam, witam. Powiedzenia. No widzicie, RPD. I oni nie mają jeszcze tego radiusu, bo oni geny robią. Dlatego tak zrobiła ona, bo ona w sumie też mogła pomyśleć. Dobra, mamy trochę niesienia. Bym powiedział nawet trochę bardzo dużo niesienia. Zdążę? No kurwa, no co to za huki są w ogóle? Powaliło kogoś w ogóle? Tu słyszę więcej jęków niż jeden. Właśnie. Powinniśmy zdążyć. Duży palec. Już sobie to zniszczymy. To jest nie. Stawimy sobie drugi totem, wiecie? Dobra, witam. Pierwszy hitek. A wiecie co? Tym powiesimy. Ona jeszcze jakiś off the record ma, chociaż może by czy coś innego. Chociaż no gena kliknęła raczej, więc... Oni tracą, no co prawda, tracę perki, ale pragnę zauważyć, że oni w ogóle ile czasu stracili. Dobra, wyjdę tędy. Witam. Dobra, wiecie co? Coś ja kurwa byłem na samym końcu, niżej nie mogłem pójść do tyłu. Powaliło kogoś w tym DBD w ogóle? Ja muszę zniszczyć te palety, bo one jak tutaj będą, to będą... Zresztą problemem. Powaliło w ogóle w tym DBD kogoś tam? Kurwa tutaj, ostatni totem... Ale co prawda, no oni już nie mają czasu za bardzo. My tu dwójkę? Tak, nie, tu jest jedna osoba. Dobra, wchodzimy. Gdzieś się tutaj leczą obok. Dobra. No, biegnie. No, ona wie akurat. Dobra, musimy ją zabić już. Mieć ją już z głowy. To palety nie ma, więc... To nie da się... O, zabita. Fajnie, bo takie właśnie bezpieczne paletki dzieją straszne, są niebezpieczne dla nich. Mamy teraz jednego perka, no ale tyle ile czasu nam kupiły, no to tak naprawdę nie ma znaczenia. W końcu jedna osoba nie żyje. Oj, są ranni. Możemy sobie wejść w portalu. Dobra, tutaj ktoś jest. Co? Piszę sobie tą paletę. Mam trochę czasu, poniszczę im zasoby.
nie wiem, nie, widziałem kroki, ale nie wiem, jakoś dziwnie się zapatrzyłem. A, to jakiejś tragedii nie ma, że oni się leczą. Oni w tej stage strasznie głupio gubią. Dobra, tędy można wyjść. Tam. Ona padnie chyba. Mogłem hita szczerze i walnąć z ogona. A to szczerze nic się nie dzieje teraz. Ale wiecie co? Po prostu zrobimy tak, no co? I ją zabijamy. No tyle właśnie, bo z ich leczenia. Mamy jeszcze, no mówię, informacje z portali, mamy jeszcze speeda z portali. A, ona już nie żyje. A, to widzicie. Ta zamordowana. Teraz szukamy ich. Czy to widać? Nie, raczej nie, jak się stoi w miejscu, to nie widać, a poszukajmy ich. Czy oni są na genach? Gdzieś tutaj są, tak. Co? To właśnie jest problem. Dostała hita całe szczęście. Drugiego zrobili. No to są wszyscy rani, oni mają problem teraz. To już nic. O kurde, ale... Ale zone, flame zone. To nie będą do okna chcieli. Co? O kurde. Dobra. Dobra, padła. Nie wiem, ale ładnie geny zrobili. Ciekawe, czy gdzieś mają trzeci gdzieś jakiś na 99%. Problem, czy ja tu gdzieś huk mam. Kurde, że ja muszę nieść tak długo, to jest trochę XD. Z tymi hukami na RPD w tej części teraz generowało. Dobra, poszukajmy ich, ojo. Nie ma. Wiecie co, wyjdziemy tędy. No. Mamy ją. Wygonimy ją. Musimy zawsze autosa jej sprzedać. Boss, dead hard. Dobra, wiecie co, jakoś ją spróbujemy skipnąć. Ucha, czy jest? Puknijmy go. Na się będzie musiała mędnąć. Kto? Witam. Zabijamy. No i 4K. To było tyle z tych meczów na Xenomorfie. Xenomorfie, przepraszam, czy jakąś tam wymagam. Kto jest dobrym przeniaczkiem? Ja jestem. No kto jest? Ja. Myk. Więc dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. Siemka.